Monika Suder, witam Państwa w programie Rozmowy Echo 24, a ze mną w studio pan Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Sikora, koordynator festiwalu Wrocław Ukraina. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo już za chwilę festiwal. Festiwal nie tylko ukraiński, polsko-ukraiński można powiedzieć, tak? Proszę powiedzieć. Tak, właśnie chcieliśmy zrobić bardzo festiwal, który nie jest tylko, nie tylko przedstawia ukraińską kulturę w Polsce, bo takich festiwali jest już trochę w Polsce. Więc bardzo nam zależało, żeby zrobić festiwal, w którym będziemy przedstawiać rzeczy, które są robione wspólnie przez Polaków i Ukraińców, bo od jakiegoś czasu coraz więcej takich twórczych współprac można dostrzec w Polsce i w Ukrainie. Ale jakich na przykład? Na przykład ja akurat jestem przedstawicielem muzykiem zespołu Carbido, który od... O, właśnie miałam tak jeszcze pana przedstawić i zapomniałam dodać. Od 12 lat, właściwie od 13, współpracujemy z znanym ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowiczem. Po prostu gramy z nim muzykę i wydajemy płyty. Jeździmy po Ukrainie i po Polsce i postanowiliśmy troszeczkę przekuć to nasze doświadczenia współpracy polsko-ukraińskiej na coś, co będzie trochę szersze, to znaczy przedstawiało też inne propozycje z tego nurtu współpracy po prostu. A temat, tytuł to wejście na wschód, tak? Hit na wschód. Chcieliśmy trochę sprowokować. No właśnie, ja się zastanawiałam nawet, jak to się czyta, w jakim to jest języku, bo takie w hit, pan ma na koszulce nawet napisane, w hit na wschód, o co chodzi, tak? To jest trochę taka jawna prowokacja, żeby pokazać, że język ukraiński jest bardzo bliski językowi polskiemu, zwłaszcza jak się go napisze w łacince tak zwanej. I nagle się okazuje, że te języki są bardzo bliskie i my możemy się jakby też porozumiewać. Znaczy mamy takie doświadczenia z wyjazdów do Ukrainy, że rozmawiając często po polsku albo próbując po ukraińsku z ludźmi z Ukrainy, dogadujemy się po prostu. Czyli to jest takie fonetyczne jakby, tak napisane, tak jak się mówi po ukraińsku, tak? Tak? Ale dlaczego taki tytuł? Wejście na wschód. To jest taki tytuł, który jakby jest przynależny tej pierwszej edycji festiwalu, bo mamy nadzieję na następne i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku też będzie następna edycja festiwalu, prawdopodobnie już pod innym podtytułem. Natomiast przewodnim tytułem jest Wrocław Ukraina, czyli Wrocław kocha Ukrainę, akceptuje to, że Ukraińcy, którzy już są chyba w ilości 60 tysięcy migrantów tutaj z Ukrainy, są tutaj z nami, chcemy ich dobrze przyjąć, ponieważ nasze osobiste doświadczenia są takie z Ukrainy, że od 12 lat tam jeżdżąc zawsze byliśmy przyjmowani wspaniale, więc jakby chcemy zwrócić tą dobrą energię Ukraińcom, którzy teraz przyjeżdżają do Wrocławia, do Polski. Proszę powiedzieć, czy tak faktycznie jest? Dobrze są Ukraińcy przyjęci we Wrocławiu? Jak pan jako prezes fundacji może to opisać, powiedzieć nam? I jako prezes fundacji, jako Ukrainiec, który przyjechał tutaj 5 lat temu, powiem, że Wrocław jest miastem bardzo otwartym i wspaniałym, jeżeli chodzi pod kątem przyjmowania ludzi i z różnych krajów. I Ukraińcy czują się tutaj dobrze. Można zawsze mówić o przypadkach różnych prowokacji i działań ksenofobicznych, ale to tak naprawdę tego jest bardzo mały procent. I z własnego doświadczenia, z doświadczenia moich znajomych powiem, że bardzo łatwo nam nawiązywać kontakt z ludźmi i w pracy, i na ulicy, i podczas różnych wydarzeń kulturalnych. Być może dlatego, że języki są bliskie, być może dlatego, że mamy tak naprawdę bliskie cele i wartości, ale fakt jest faktem. Ale na Ukrainie mówi się i po ukraińsku, i po rosyjsku, tak? Tak, tak. Dwujęzyczność dla nas jest normalna. Natomiast teraz z zadowoleniem widzę, że jakby więcej Ukraińców uważa językiem ojczystym i najczęściej rozmawiam po ukraińsku. Natomiast chyba 90% Ukraińców zna oba języki. Ale łatwo się nauczyć języka polskiego Ukraińcom? Pan tutaj już wspominał, pan Tomasz, że podobne są te języki. Tak. Powiem tak, że to też zależy od podejście osoby do nauki języka, bo jeżeli ktoś chce się nauczyć języka
polskiego na poziom C1, C2, czyli na bardzo dobry, no to musi zainwestować to sporo czasu. Natomiast do poziomu rozmownego, do poziomu takiego komunikacyjnego takiego. Tak. To jest dość łatwo, bo ja się nauczyłem języka polskiego w ciągu, nie wiem, za 4 miesiące i już byłem zaproszony na studia do Polski. Czyli to już był taki poziom, który pozwalał mi studiować w Polsce. Także to jest tak naprawdę dobra możliwość do nauki, do poznania nowego języka i polski język jest bardzo bliski, dlatego to jest łatwiej. Zanim wrócimy do tego, jak się Ukraińcy aklimatyzują tutaj we Wrocławiu, to ja zapraszam Państwa na krótki materiał filmowy miesiąc temu przygotowany przez naszego kolegę, który mówi o tym, że aż 10% mieszkańców Wrocławia jest właśnie pochodzenia ukraińskiego. Zapraszam. Blisko 10% społeczności wrocławskiej to obywatele z Ukrainy. Dla naszych wschodnich sąsiadów Wrocław jest atrakcyjny m.in. ze względu na miejsca pracy, a także lepsze zarobki. Aspekt edukacyjny również przyciąga tu naszych sąsiadów. Na wrocławskich uczelniach studiuje około 2,5 tysiąca osób z Ukrainy. Tak duża imigracja, nasilenie imigracji przynosi ze sobą też nowe wyzwania i tak duża grupa społeczna potrzebuje dostosowanych procesów. Polska jest miejscem, w którym Ukraińcom żyje się lepiej. Stanowią najliczniejszą mniejszość narodową zamieszkującą stolicę Dolnego Śląska. Ale i tu spotykają się z różnymi problemami, choćby natury formalnej. Mamy taką sytuację dość problematyczną z czasem oczekiwania na wydanie decyzji na legalizację, dotyczące legalizacji pobytu w Polsce i dość dużo osób czeka właśnie na tą decyzję. Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadziła jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ale cudzoziemcy często na przykład pracę zmieniają. To doprowadza do tego, że muszą przechodzić taką procedurę wielokrotnie, nawet w roku, bo też ustawa nie pozwala na zmienianie zezwoleń na pobyt i pracę w taki łatwy, prosty sposób. Migracja z Ukrainy to też szansa rozwojowa dla Wrocławia. Mieszkańcy miasta z sympatią przyjęli wschodnich sąsiadów. Bardzo dużo osób z Polski wyjechało na zachód, do innych krajów i jest po prostu deficyt, jest niedobór. Często nie mogą znaleźć pracowników na różne stanowiska i osoby z Ukrainy, które przyjeżdżają, po prostu bardzo często wypełniają te miejsca pracy, na które nikogo innego po prostu nie ma. Słyszy się bardzo dużo osób z Ukrainy, ale to mnie nie przeraża. Wręcz przeciwnie, jestem za. Mnie nikt nie przeszkadza w ogóle poza granicy. Nasz Wrocław jest bardzo gościnny, otwarty na wszystkich. I odczuwany w sensie takim, że są, że zaznaczają swoją obecność, że wszędzie słyszy się głos i język ukraiński. Zachowują się bardzo poprawnie. Osobiście nie mam zastrzeżeń, nie zdarzyło mi się spotkać się z jakąś scysją. 40 tysięcy to liczba legalnie zatrudnionych obecnie we Wrocławiu Ukraińców. W lipcu prezydent Wrocławia przekazał pieniądze na rzecz Fundacji Ukraina. To 50 tysięcy euro, które Rafał Dudkiewicz otrzymał wraz z niemiecką Nagrodą Narodową. Powołał też pełnomocnika do spraw ukraińskich. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. Widzieliśmy w materiale, że prezydent przekazał fundacji też pieniądze. Na co te pieniądze zostały przeznaczone? Chodzi mi o to, co robicie w fundacji, jak działacie, w jaki sposób aktywizujecie może mieszkańców? Bo głównymi kierunkami działalności fundacji jest kierunek informacyjny, edukacyjny i integracyjny. Informacyjny to znaczy, że prowadzimy punkt informacyjny przy ulicy Ruskiej w Cukrze właśnie, w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju, gdzie udostępniamy informacje o tym, jak legalizować swój pobyt, o tym, jak znaleźć pracę w Polsce, o tym, jak komunikować się z Polakami, konsultacje też, robimy konsultacje w sprawach legalizacji, konsultacje prawne i oraz doradztwo zawodowe. To jest takie jakby udostępnienie informacji dla Ukraińców i też o Ukraińcach. Ale uczycie też polskiego. Uczymy też polskiego i to właśnie jest ten kierunek edukacyjny, gdzie zajmujemy się nauką polskiego, ale jak z jednej strony tą nauką, która wymaga nauczyciela, czyli po prostu mamy zajęcia, klasę, wykłady. Z drugiej strony też realizujemy tandemy językowe w ramach też współpracy z miastem. Tandemy językowe, które polegają na tym, że po jednej stronie jest osoba polskojęzyczna, po drugiej jest osoba ukraińskojęzyczna, która chce się nauczyć się polskiego i wymieniają się tak naprawdę wiedzą o językach, a tak naprawdę jeśli o
nie wiem, różnymi pomysłami, ideami. I też wiem, że czasem Ukraińcy bardzo chcą coś wnieść w ten tandem i tak naprawdę oddać coś za coś, czyli jakby w nagrodę za to, że dostali praktykę w języku polskim, no to chcą nauczyć gotować ukraińskie potrawy, czy nie wiem, darują jakieś ukraińskie ubiory, także to jest bardzo, bardzo ciekawy projekt, ciekawa współpraca. Tak naprawdę nam to trochę się wiąże ten tandem z logotypem festiwalu, bo moim zdaniem o to chodzi, żeby ta współpraca wyglądała jak tandem, czyli praca obu stron na osiągnięcie wspólnych celów. I jeszcze chciałem dodać o tej działalności integracyjnej i czasem to robimy w ramach tandemów, a czasem to właśnie jest partnerstwo i podtrzymywanie inicjatyw takich jak festiwal Wchід na Schід. Tak, żeby otworzyć trochę Ukraińców na Wrocław, na Wrocławian, a z drugiej strony też pokazać Wrocław Ukraińcom i żeby Ukraińcy mogli dać od siebie więcej dla tego miasta. A pan, przygotowując ten festiwal, pracując przy festiwalu, z jakimi spotkał się na przykład trudnościami? Czy istnieją takie trudności kulturowe, czy to może jest zaleta właśnie, że trochę się od siebie różnimy? My jakby pracowaliśmy z artystami z Ukrainy przez wiele lat, z Jurijem Andruchowiczem, ale też z zespołem Dacha Bracha, z Serhijem Żadanem, który też będzie gościem. Jakoś my się komunikujemy w bardzo dobry sposób. No ale jakoś ta komunikacja się zaczęła. Zaczęła się i to przez Wrocław. To znaczy Wrocław jest takim miastem, który jeszcze tam 12 lat temu właśnie był taki festiwal Port Literacki, gdzie właśnie była prezentacja ukraińskich poetów. Między innymi Jurij Andruchowicz, ale mnóstwo jeszcze innych poetów, Serhij Żanen i tak dalej. I wtedy nastąpiło nasze pierwsze trochę przypadkowe spotkanie. To znaczy mieliśmy ilustrować muzyką wiersze Jurija Andruchowicza. I tak nagle zaczęliśmy grać z nim razem i tak już się potoczyło, że wydajemy właśnie piątą płytę razem z nim. Więc jakby lubimy ze sobą grać i jakby no ten kierunek wschodni ukraiński jest nam bliski, bo cały czas tam jeździmy i ten, ja powrócę do tego tandemu, bo to było trochę taki właśnie, jak anegdota trochę, bo my wymyśliliśmy ten logotyp tandemowy, zresztą go widać właśnie. Niezależnie od tego, że Fundacja Ukraina prowadzi te tandemy językowe, to znaczy to było takie naturalne, że musi to być coś pozytywne. Czyli przekaz. Oczywiste z dwóch stron to tak, było. Dokładnie. Tak, dokładnie. Coś pozytywnego, że jedziemy na rowerze razem. W jednym kierunku, w jednym tak? kierunku i tak dalej. I no, później zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że właśnie Fundacja Ukraina prowadzi ten projekt tandemowy, więc jakby wszystko się zgadza po prostu. A co nas czeka na festiwalu? Bo też powiedzmy Państwu, że jest bezpłatny udział w festiwalu, tak? Tak, bezpłatny. No, wszystkie co jest ważne? Można przyjść, popatrzeć, posłuchać? Tak, są koncerty, spektakle multimedialne. Pierwszy dzień 27, czyli w piątek, jest właśnie premiera płyty Andruchowicza Carbido, premiera światowa, że tak powiem, czyli jakby koncert i po raz pierwszy ta płyta się będzie też dostępna. 28 mamy taki troszeczkę dzień związany z wojną na wschodzie, to znaczy będzie panel dyskusyjny o tym, jak można uprawiać i czy w ogóle można uprawiać kulturę w stanie zagrożenia. My podróżowaliśmy jako Carbido, ale też prywatnie do miejsc blisko frontu, który jest na wschodzie Ukrainy no i poznawaliśmy ludzi, którzy tam siedzą i próbują coś robić w ramach kultury, to znaczy próbują tam prowadzić życie kulturalne. Mimo wszystko. I to o tym będzie też dyskusja, bo na przykład Serhij Żadan, który mieszka w Charkowie, ale tak naprawdę pochodzi z małej miejscowości Starobielsk, które jest blisko właśnie linii frontu, a tam mieszkają jego rodzice, więc jakby nieprzypadkowo on jest jakby bohaterem tego dnia, no, on też będzie na koniec dnia o 19:00 będzie taki koncert multimedialny, który przejechał wzdłuż linii frontu wszystkie miasta przyfrontowe i właśnie osobiście Serhij Żadan będzie czytał swoje wiersze do muzyki, która będzie grana na żywo. I w ostatni dzień 29 w niedzielę będzie taki lwowski dzień, to znaczy będzie artyści z Lwowa przyjadą i z Jurajem Andruchowiczem przedstawią spektakl multimedialny premierowo oparty na
tekście Jurija Andruchowicza, który jest fragmentem jego nowej książki, więc to będzie zupełnie jakby hit, ponieważ i Serhii Żadan, i Jurij Andruchowicz są laureatami Angelusa, który w sobotę... O którym dzisiaj mówiliśmy zresztą w informacji, tak? Nagrodzie literackiej. Tak, Jurij był pierwszym, jako pierwszy dostał w ogóle, podczas pierwszej edycji Angelusa dostał tą nagrodę, Serhii Żadan w 2015 roku. I to będzie taka premiera też fragmentu książki Jurija Andruchowicza, ta niedziela i ten spektakl multimedialny. A proszę powiedzieć, co daje Polakom przebywanie czy czerpanie z kultury ukraińskiej? Co jest takiego fascynującego, z czego możemy skorzystać? Bo jest te 10% Ukraińców tutaj we Wrocławiu, ale oprócz pracy wnoszą również kulturę ukraińską, tak? Co jest takiego fascynującego, ciekawego i dlaczego warto właśnie przyjść? Dla mnie najważniejsza jest chyba otwartość, to znaczy ilekroć jeździłem po Ukrainie i w różnych miastach od wschodu po zachód, spotykałem się naprawdę z otwartością, nie spotkało mnie nic na przykład złego, nie poczułem się nigdy zagrożony, zawsze jakąś wartością była rozmowa z ludźmi, czy w sklepie, czy z przyjaciółmi, artystami, których spotykałem albo poznawałem. No jakaś panuje w Ukrainie jakaś otwartość. A nie ma takiej otwartości u nas, w Polakach? Mniej jesteśmy otwarci? Nie wiem, bo jestem Polakiem, więc trudno mi porównać. Zawsze jestem krytyczny wobec własnego, że tak powiem, narodu, ale w Ukrainie to jakoś było uderzające, że tam po prostu ta otwartość spotykała nas na każdym kroku. A co jest takiego w Polakach, takiego innego niż w Ukraińcach, co może być ciekawe, interesujące? Powiem tak, że od strony Ukraińca to muszę się nie zgodzić, bo ja w Polakach właśnie widzę tą otwartość i... Czyli zależy od punktu widzenia, tak? Tak, się zgadzam. Natomiast też to doświadczenie, które Polska już ma po latach reform, po latach zmian, po tym przeżyciu tego tak naprawdę ciężkiego czasu zmian, Ukraińcy tego bardzo potrzebują, tej wiedzy, tej wyrozumiałości, tego, że rezultaty twojej pracy nie przychodzą od razu na dzień następny, jak się obudzisz, a warto pracować i inwestować w swój kraj, że swój kraj warto szanować i nie tylko dlatego, że on coś daje, ale też inwestować swój czas i swoją energię w ten kraj i wtedy będzie takie miasto jak Wrocław, wtedy będzie taka oferta, jaką Wrocław ma i wtedy będą takie festiwale i będzie po prostu interesujące przyjeżdżać tutaj. Także ja od strony Ukraińca powiem, że zależy mi na tym, żeby Ukraińcy przyjeżdżając tutaj też uczyli się od Polaków. Z drugiej strony mamy co zaoferować, tak jak ukraińska kultura i też związany z nią światopogląd, podejście do życia jest bardzo, bardzo różnorodne, bo Ukraina też nie jest taka jednolita kulturowo i wschód, i południe, i północ, i każdy obwód ma coś swojego i tak naprawdę możemy zaoferować nie tylko ukraińską kulturę, a tak naprawdę kulturę 25 obwodów Ukrainy. Także no, trochę mamy tego. Także zapraszamy. A ja na koniec chciałam zapytać o takie, powiedzmy, stereotypy dotyczące Ukraińców. Czy pan się spotykał z takimi stereotypami, albo czy spotkał się pan z pytaniem, czy na Ukrainie jest barszcz ukraiński, który jest w Polsce znany? W sprawie barszczu to nie spotykałem się ze zdziwieniem, kiedy mówiłem, że to jest barszcz ukraiński, wszyscy okej, ukraiński, tak. No natomiast kiedy pytali mnie o pielmieni lub o inne potrawy, no to starałem się tłumaczyć, co jest ukraińskie, co to jest warenyk i dlaczego pierogi nazywają się ruskie, ale tak naprawdę... Są ukraińskie, tak? Powiem tak, że nie wiedziałem do końca, dlaczego pierogi nazywają się w Polsce ruskimi. Natomiast mamy inne recepty przygotowania tych pierogów i też się nie mieszamy na przykład w pierogu tam seru i ziemniaków, tylko są ziemniakami na przykład. Natomiast no, są takie ciekawostki, ale powiem tak, że też spotykałem się z zachowaniem nie to, że ksenofobicznym, a takim ostrożnym, bo czasem było raz podczas właśnie protestu, który robiliśmy podczas Euromajdanu, podczas wydarzeń w Kijowie tragicznych, robiliśmy we Wrocławiu protest milczący, no to były pytania, czy jestem anarchistą, czy co, no i musieliśmy tłumaczyć, dlaczego to robimy,
jaki jest powód, jaki jest cel. No i widzę, że jest potrzeba dialogu, że jest potrzeba po prostu rozmowy, informacji o tym, jakie są nasze ambicje, jakie są nasze cele. I wtedy ludzie to przyjmują i tak naprawdę nie tak się różnimy tymi celami, bo myślę, że i celem mieszkańców Wrocławia polskich i celem nowych mieszkańców Wrocławia, którzy przyjeżdżają tutaj, jest tak naprawdę dobre życie w tym mieście. I wszyscy są gotowi do zainwestowania sił w ten cel. A ja mam nadzieję, że dla Państwa taką szansą poznania tego dialogu polsko-ukraińskiego będzie Festiwal Wrocław Ukraina, który już 27 października. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pan Artem Zozulias, prezes Zarządu Fundacji Ukraina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Tomasz Sikora, koordynator Festiwalu Wrocław Ukraina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I miałam zaznaczyć, że jeszcze muzyk zespołu Carbido, tak? A ja Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.